co? Szkicownik? Zobaczcie, jaki sprzęt w tym jest. Ktoś tutaj chyba imprezował nieźle. Żytniówka. Piękny stolik w szachownicę. Zobaczcie, jaka nietypowa lampa. Bardzo mnie ciekawi, co się stało z ludźmi, którzy tu kiedyś mieszkali. Dlaczego zostawili ten cały swój dobytek i po prostu zniknęli? Dom jest naokoło cały zarośnięty. Nikt się nim nie opiekuje. Jestem przekonany, że kryje się tutaj jakaś smutna historia. Przecież nikt nie opuszcza takiego domu bez powodu. Domy, które odwiedzam, są przeważnie zdewastowane, rozkradzione. Jednak każdy z nich ma swój urok. Mam nadzieję, że filmy podobają się Wam tak samo, jak mi zwiedzanie ich. Siemaneczko, chodźcie dalej. Na razie lampę wyłączę. O, to było chyba jakieś biuro. Widzę dokumenty. Czyli prowadzona była tutaj działalność na 100%. Dokumenty 1998. Dość stare. Sprawdzimy jakąś datę, kiedy zostało opuszczone to miejsce, ten dom. Tu mamy gazety z 2008 roku. Katowice, Gazeta Polska. Grudzień 2009 rok. Widzimy, co za oknem. Nic, tylko las. Wszędzie wokół drzewa.
Idziemy teraz do kuchni. Raczej do tego, co pozostało po kuchni. Zobaczcie, że przez wilgoć wchłonięte przez panele zaczęły się odrywać od góry. Niestety dach musi przeciekać z góry, skoro dostała się tutaj woda. Zostało kilka krzeseł. Stara kuchenka gazowa. Niektórzy pewnie jeszcze mają takie i używają ich. Idziemy dalej. Tu była chyba łazienka. Na pewno. Meble, które pozostały. O! Wow, tego się nie spodziewałem. Zobaczcie to. Przepiękne. Piękny wiedeński fortepian o długości 1,74 m. Jest to charakterystyczny dla tego okresu produkcji instrument wiedeński w przepięknej, stylowej obudowie. Nasz egzemplarz jest już troszkę zniszczony, jednak kiedyś musiał wyglądać przepięknie. Ciekawe, czy działa. No, teraz zobaczymy. Szperając w internecie, znalazłem podobny egzemplarz. Jednak był troszeczkę innego koloru, ale był równie piękny jak ten. Zaraz pokażę Wam, jak wyglądał. No, bardzo ciekawy sprzęt. Prawdopodobniej była kotłownia, teraz jest całkowicie zasypana, a można by powiedzieć, że przygotowana na zimę, na mrozy. Jest tutaj bardzo dużo drzewa i papieru na rozpałkę. Być może nawet pod spodem jest węgiel. Kto to wie?
Sprawdzę jeszcze tylko garaż, który znalazłem również obok. I powoli będę już kończył dzisiejszą wyprawę. Wiadomo, jeżeli wam się podobało, zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci subskrypcji lub łapki w górę. Dziękuję za to, że byliście ze mną i zapraszam za tydzień.